Taka jaszczurka. Taka jaszczurka dosłownie. Jak się zbłaszczyło! Co jest? Hej, z tej strony znowu ja, czyli Konstar. W dzisiejszym odcinku będziemy skakać z rampy, śnieżnej rampy. Będziemy skakać jak najdalej. To jedno właśnie z aut wyskoczyłem. I chyba będzie to jedno z szybszych aut w tym zestawieniu. Zazwyczaj wszystkie pokazy są tam u góry. Bardzo duża jest ta wyskocznia. Większa i myślę, że ociupinka lepsza. Może mniej detali ma, że ich widać. Ale no. Mniej detali, ale jest jakby według mnie większa. I to leci strasznie, ale to strasznie. Patrzcie to. Leciliśmy mniej więcej te 300 chyba 20 metrów. No i tu się tak mocno rozbiliśmy. I tu się tak ślizgasz. Tak się ślizgasz na tej drodze, że to auto tak tutaj leci. Ona mogła lecieć i lecieć. Ona tam naprawdę daleko poleciało. A teraz przejdźmy do zestawienia naszych dzisiejszych aut. A auta w dzisiejszym naszym przedstawieniu, mogę tak powiedzieć? Mogę tak powiedzieć. Maluszek. Jakieś auto, nie wiem. Teraz mogę palnąć głupotę, ale wydaje mi się, że to jest jakieś BMW. Pewnie palnąłem głupotę, no ale mam to nie znam się na autach w ogóle. Następne autko. Następne. Już są coraz szybsze mniej więcej. Przecież tutaj to psuje całe zestawienie tych szybszych. To jest ten Solid Lansdale z nowej aktualizacji, z ładnymi drzwiami. Bo policja z takimi drzwiami, to nie ma sensu. Jak oni, co oni przewożą? Oni przewożą 5 więźniów naraz. Bez żadnej kraty. Tutaj fajny radiowóz. Chciałbym takim być przewożony. Oczywiście być takim policjantem w takim radiowozie. Nie, ja tam z tyłu, to wolał nie siedzieć. A tu mamy BMW. To jest na pewno BMW. Ale ładne jest, no. Naprawdę, mi się bardzo podoba. Tylko to właśnie takie z tych słabszych takich zniszczeń, bo to jest z workshopa, przez kogoś stworzony. Więc lecimy teraz maluchem. Muszę zmienić kilometr na godzinę, bo na razie mam mile, bo resetowałam kompa, dlatego ten Windowsa i dlatego nie było tak długo odcinków. No ale dzisiaj właśnie wracam. To będzie trochę częściej, też znowu gdzieś niedługo jadę do chyba babci, więc będzie znowu tak samo. Ale już silnik widzę, że wysiada powoli. No, wysiadł i nami kręci. No Malut nie powiedziałbym, że doleci, ale za pierwszym razem. On musi po prostu rozgrzać obole, bo widać, że one pękły. Były nierozgrzane, bo tam jest zimna powierzchnia, więc teraz wam pokażę. To w ogóle jest niewidzialna podłoga. Teraz wam pokażę, jak naprawdę maluchy lat. Dla wszystkich niedowiarków, którzy twierdzili, że maluch nie doleci, proszę bardzo. No oczywiście krzywo poleciał, bo mu opona wybuchła, no ale patrzcie. Maluch leci, on najlepiej, nie ma żadnego zwolnionego czasu, jak można zauważyć, o, dopiero teraz zwalniam, wszystko ładnie, legit, no maluch leci, no więc maluch wygrywa, według mnie maluch jest najlepszy, jeżeli ktoś przepobije malucha, proszę bardzo, mogę przyznać mu rację, ale maluch doleci to te 600 metrów, myślę, na easy, więc no, spokojnie maluch wygrał, nie, no to maluch to jest właśnie wygrany, nie, nasz, więc to nic dziwnego akurat jest. A jeżeli ktoś nie widział ostatniego filmu, to zapraszam do karty w prawym górnym rogu. I oczywiście będzie 700 metrów, mniej więcej, plus minus 700 metrów mamy. Ładnie, ładnie, maluszek. Okej, następne autko. Jak ja powiedziałam, BMW, tak? To nie wiem, czy to jest BMW, ale domyślam się, że chyba jest. Jakieś stare. Nie walnąłem głupoty, tak jak już mówiłem, no ale okej. Chcimy. A jeżeli chcecie zobaczyć odcinki z multiplayera Bean Engine Drive, to piszcie w komentarzach, chętnie nagram z kimś, może sam. I teraz lecimy BMW. No tak mówię, no nie wiem, czy to jest BMW, nie znam się na autach. Wydaje mi się, że tak. Będzie, ale to słabiutko, słabiutko. To tutaj na tym torze więcej powiedzieć to jest problem. 240, nieźle. No to będziemy się znowu ślizgać przez najbliższe 5 km. Tak tylko mówię, więc no. Ale kierownicą manewruję. Tokyo Drift. To i tymi oponami kręcę, no ale mówię, że to będzie się turlać i turlać i turlać. Lecimy do tego auta. Okej, następne autko, taka niebieska strzała, ładna, ładna. Mi się podobają. Nie! No tak. Maluch wybuch. Maluch wybuch, musiałam go usunąć. Lecimy. Ja naprawdę nie umiem jeździć. To zapomniałam, że to auto tak nie mogą hamować, a to nie są kilometry na godzinę, tylko mile. Muszę to zmienić. Zaraz, po tym aucie zmieniam to i lecimy. Zobaczymy, jak to autko poleci. Nie wiem, co jest z nami tak. Okej, lecimy i bum. Tam chyba było 180 mil. Dość dużo. Okej, już o wiele lepiej, już widzę, że o wiele lepiej jest. Ale się kręci, ojojoj.
390. No 390, coś takiego. 380, 390. Nie będziemy już tak zakrągać. Chcę to trochę zwolnić, żeby to nie leciało 4 lat. No lecimy do następnego. Noki, oki, następny. Taki bardziej już rodzinny, ale jednak szybki. To mogę powiedzieć na pewno. Okej, okay, i lecimy. Zobaczymy, jak to daleko poleci. No. Dawaj. Tu już chyba będzie trochę więcej. No, chyba mniej było nawet, ale mógłbym powiedzieć, że chyba będzie trochę więcej, jeżeli chodzi o odległość. Tak mi się wydaje. Bo ile było tam? Mniej. 280, a tam było chyba 390. To mniej, o wiele. O 100 metrów ponad. No, to słabe. Będziemy musieli wrócić do tej mapy i jakieś lepsze auto wziąć. Okej, okay, teraz są na Solyat Lansdale. Policyjny oczywiście, najszybszy. Zobaczmy, czy działa. Działa. No, więc złodziejom będzie łatwiej się wydostać. Szybko zwalniaj. Nie zmieniłem metrów, ale tam się kilometrów na godzinę, ale to zaraz się zmieni. Zobaczmy. W ogóle nie patrzyłem środka tego auta, a ogólnie środek w tej grze jest bardzo ładny, różnych aut. Bardzo dopracowane. Szkoda, że tego nie można otworzyć. Tylko mam do gadania, no to jest policyjny w końcu, nie? Możemy dla aerodynamiki włączyć, takich skrzydła jakby. Z środka, nie wiem, nie widzę. Okej, lecimy. Na pierwszej osobówce. Oj, to wychodzi poza ten! Poza licznik wychodzi! 120 mil, a lecimy 150 teraz mniej więcej. Czy to doleci? Nie doleciało. Jak się spłaszczyło! Co jest? Jak się spłaszczyło? Okej, okay, ostatnie BMK. Lecimy, nie śpimy. W ogóle ile tego jest, tych komunikatów wszystkich, że się rozbiło, lecimy. To myślę, że to może chyba najdalej polecieć. Najbardziej... myślę, że najszybszy jest, nie najbardziej. Co ja... Ale malucha nie wyprzedzi, no mówię. No, ej, znał tak nie za dużo. Tam było, może było i 200, ale wiecie, to też nie jest za dużo. O, okej, okay, wylądujemy przynajmniej na koła. Może nie tak dużo będzie, chociaż będzie tyle samo, co ten, tak. No trochę więcej mogłem się pokusić o stwierdzenie, że trochę więcej poleciliśmy. Taka jaszczurka. Taka jaszczurka dosłownie. To wygląda jak jaszczurka. Jeszcze mryga tymi światełkami. Mryk. Lecimy do następnej części odcinka. A teraz zobaczmy, ile ludzi potrzeba, żeby zatrzymać furę. No jeden! To było o wiele za mało, jak można zauważyć. Będziemy jak najwięcej kłaść, żeby nam się po prostu udało. Oczywiście prędkość, jaką wybrałem, to jest mniej więcej 150 km na godzinę. Może wcześniej aż tyle chyba nie było, ale no mniej więcej 150, 7, no i 4 to jest nawet za mało. Czy nie ludzi, to są YouTube Administration, this is mannequins, że tak mogę powiedzieć. No, więc 4 to za mało. Robimy teraz 8. Okej, okay, mamy 150. No, jest 150. 8 teraz ich jest. No, dalej to nic. To jest, może trochę ich zwolniło. No, ale dalszy ciągu. Mi chodzi o to, że to po prostu nie dojechał do tej linii. Jakby ja nie daję wtedy gazu, ale do dalszym ciągu jakby... Że chociaż ktoś przeżył bardziej, o to mi chodzi. Teraz jest ich już 2 razy więcej, czyli 16. Lecimy, zobaczymy. Dawaj, 150, tak? No i 152 było. No, już powoli zatrzymują go. No jakby, no nie walnął niby ten murek, ale mi chodzi o takie instant zatrzymanie, że nie jest w stanie przejechać dalej niż, nie wiem, no powiedzmy, że dotąd, nie do tych linii jakby. Tutaj, o. No ale powiedzmy, że jakoś tak. Bo na razie to on się dalej przez wszystkich przebija. Chodzi mi o to, żeby przynajmniej te dwie osoby na końcu były bezpieczne na przykład. Teraz już mamy 26. Lecimy, zobaczymy. 26 też nie jest jakoś super dużo. Ale zobaczymy. Sium. I. Naprawdę niedużo brakuje. No chyba byliśmy tutaj, nie? I powiedzmy, że tutaj. Czyli 4 to jest trochę za mało. Dodamy teraz 8. Teraz, jeżeli dobrze pamiętam, mamy 26 już. I tego jest naprawdę dużo. No ale... W końcu 150 km na godzinę, to też jest dość dużo. Bo, ojej, trochę przesadziłem, 154. I, dawaj. No blisko, już bardzo bliziutko. Naprawdę. Ostatni myślę, że
8. Ostatnie 8. Ile będzie? Mówię wam, ostatnie 8. Teraz ich w sumie nie wiem ile jest. Chyba 38? Nie wiem, nie mam pojęcia. Bardzo dużo ich jest. A ktoś chce, to niech policzy zaraz, wam pokażę je. No, 147. Uwaga, no dawaj, dawaj już. Przyhamuj. Jak oni są dotknięci tylko. Nie, mój komputer już nie wytrzymuje. Ale udało nam się. Już wam mówię, ile ich jest. 28 chyba odjąć jeden, bo to jest jako ten pierwszy. Tak? Nie! To jest jako... To te... Co? Czyli to jest... Ich jest... Ich jest 29. Nie. 39 mamy. 39 musiało zablokować, żeby tych dwóch na końcu mogło. Czyli w sumie 37. No. Więc jeżeli materiał się spodobał, zostawcie subika z dzwoneczkiem lajka. Ja się z wami żegnam. No i teraz w tych lagach. Pa, pa!